Minister zdrowia źle oszacował liczbę szczepionek przeciw COVID-19. W konsekwencji Polska zaciągnęła niepotrzebnie zobowiązanie na kwotę aż 8 miliardów 400 milionów złotych. Wartość wszystkich zakontraktowanych szczepionek wyniosła prawie 14 miliardów złotych. Decyzję o ich zakontraktowaniu podjęto, choć dysponowano informacjami, z których wynikało, że dotychczas zawarte kontrakty zapewniały już kilkakrotne zaszczepienie całej populacji Polski, a tempo szczepień ulega zmniejszeniu. Główny inspektorat farmaceutyczny, na który rząd nałożył szczególny obowiązek nadzoru nad narodowym programem szczepień, nie wiedział, w których hurtowniach zmagazynowano szczepionki. Informacje o tym czerpano z mediów. Inspektorat nie podjął również działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe, w tym zagrażające życiu i zdrowiu. W konsekwencji podano ponad 117 tysięcy dawek takich szczepionek.